Zamek Książ to prawdziwa perła architektury w regionie, odwiedzany przez masę turystów, dziś świeci pustkami. Powodem koronawirus. Tak naprawdę od momentu, kiedy został wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, już wtedy Zamek Książ zamknął swoje wrota dla turystów, właśnie w trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie. No i na ten moment, czyli mamy dzisiaj 2 kwietnia, jest nieczynny. Wiemy też na pewno, że taka sytuacja potrwa do świąt, a raczej wszyscy to spekulują, że taka sytuacja może też nawet potrwać do końca maja. Sytuacja jest trudna, a być może jeszcze trudniejsza niż mogłoby się wydawać. Zamek jest instytucją samofinansującą się. Nie otrzymujemy żadnych dotacji, więc dla nas brak turystów to również brak przychodów i trudna sytuacja finansowa dla spółki, która utrzymuje ten zabytek, która inwestuje w ten zabytek. Cały czas mamy rozpoczętą inwestycję tutaj chociażby przy pawilonie powitalnym. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby jej nie wstrzymywać, tylko rozłożyć ją jeszcze w czasie, co nam daje możliwość ta ustawa antykryzysowa. Zamek świeci pustkami, jednak nie do końca. Jego stałymi bywalcami są koty. Podzielone na kilka gromadek stanowią dodatkową atrakcję dla turystów. Koty to jest nieodłączny symbol Zamku Książ, dlatego że tutaj żyje kilkadziesiąt wolnych kotów, dzikich kotów. To nie są goście, to są rezydenci. Oni tu mieszkają od urodzenia, bo większość z nich się urodziła na tym terenie i po prostu tu mieszkają. Dzięki nim mamy sytuację, że w zamku nie ma żadnych gryzoni. Pan Krzysztof opieką nad kotami przy Zamku Książ wraz z żoną zajmuje się już 12 lat. Jak mówi, to potrzeba serca. Przede wszystkim serca. Bo tego nie można robić tak, no, na zasadzie może nie obowiązku, tylko to trzeba robić od serca. Lubię to robić, robię to i na ile mi zdrowie pomoże, to będę to robił. Zamek Książ dziś świeci pustkami. Podobny los czeka obiekty turystyczne w całej Polsce. Nie zobaczymy tam nawet żywej duszy, tak jak tutaj. Niestety, takie nastały czasy i jedno jest pewne. Wrócą tutaj turyści, to wróci normalność. Dariusz Nawakowski, Sudeckie Fakty.